Turędy, którędy droga do poręby, bo mi porębianka obiecała gęby, obiecała gęby, obiecała pyska, którędy, którędy do poręby ściska. Ta popularna przyśpiewka rzeszowska z okolic Złowicza może nie ilustruje dobrze poniższej treści, ale jest warta przytoczenia, bo niewiele jest wartych przytoczenia przyśpiewek rzeszowskich z okolic Złowicza. Być może ta jest jedyna. Przyśpiewkę o porębie zacytowałem nie bez przyczyny, ale bowiem gdyż rozmawiać będziemy o fabryce urządzeń technicznych Poręba właśnie. Otóż kilka lat temu wpompowano w zakład 20 milionów złotych publicznych pieniędzy, które miały postawić go na nogi. Tu nie będzie niespodzianki. Czy te pieniądze zostały zmarnowane? Tu też nie będzie niespodzianki. Tak, zostały zmarnowane. Po to się pompuje publiczne pieniądze w upadające fabryki, żeby te pieniądze zmarnować. To jest odwieczne prawo publicznie wpompowanych pieniędzy. Niby naszych, a tak naprawdę niczyich. Związkowcy twierdzą, że winny jest prezes, interesuje się nim prokurator, a zakład wygląda tragicznie. No podobno prezes za niewielkie pieniądze sprzedał swojemu krewnemu ośrodek wczasowy. Bez przetargu wynajmuje zaprzyjaźnione firmy do robót remontowych, a na dodatek zatrudnił syna jako osobistego kierowcę. I tu trudno zrozumieć związkowców. Prezes postępuje prawidłowo, tak jak tego uczą na tajnych partyjnych kompletach dla prezesów spółek z udziałem Skarbu Państwa. No, a że syna zatrudnił jako osobistego kierowcę. Może syn prezesa miał iść na prawo jazdy i tata chciał, żeby se chłopak uczciwie poćwiczył. Tak, prezes okazał się świetnym fachowcem, nie zginie i jeszcze nie jeden milion publicznych pieniędzy chwalebnie zmarnuje. Jak to przeszkoleni fachowcy. Za coś tę kampanię wyborczą, no trzeba zrobić.